Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj chcę przedstawić Państwu szczególnego gościa w osobie biskupa Jana Szarka. Cieszę się, że biskup przyjął nasze zaproszenie, przyjechał do Dzięgielowa, bo Dzięgielów to wciąż miejsce szczególne dla wielu. Tak jest, to prawda. Moja młodość też się zaczęła od Dzięgielowa, a jeszcze przed tym od Michowic. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o czymś, co dla wielu jest trudne, a nawet niewygodne. Czy starość może być piękna? Starość jest nam darowana, tak jak narodzenie. Życie rozpoczyna się i życie kończy się. I dlatego, zależnie od tego, w jaki sposób się przygotujemy do starości, to może być piękna. To moje pytanie stąd, bo mamy dla Państwa przygotowaną szczególną premierę na tegoroczny Tydzień Ewangelizacji. Książkę pod tym właśnie tytułem Piękna Starość autorstwa żony biskupa Anieli Szarek, której niestety nie ma już z nami, matki dwójki dorosłych dzieci, babci, prababci, szeroko zaangażowanej kobiety w pracę wśród kobiet, ale również w kościele. Książka ta jest zbiorem rozmyślań nad Bożym Słowem, które pastorowa przygotowywała do porannych modlitw w Ewangelickim Domu Opieki w Soarze. Skąd pomysł powstania tej książki? No, chciałem tylko to uzupełnić, że nie tylko są to rozmyślania, ale to są także pewne takie osobiste przeżycia związane z tym, że pewnego czasu żona wspólnie razem z paniami z Niemiec, Francji i Polski odbyły taką wspólną konferencję w Wersalu w 1993 roku, gdzie tematem była właśnie starość. I to jakoś tak zainspirowało małżonkę, że razem z naszymi paniami z Polski przygotowywały taki ogólny program o starości. I ten temat właściwie drążyła, a sama się przygotowywała do starości. I dlatego ta myśl właśnie kilkunastu artykułów i wystąpień na ten temat. A dlaczego pomysł książki? No dlatego, że przeglądając właśnie dokumenty żony, segregatory, jej wystąpienia, referaty, artykuły, także Warto już kiedyś pisała o emeryturze, stwierdziłem, że warto to pozbierać i przynajmniej niektóre myśli zachować w formie książki. No właśnie, końcówka życia to nie koniec, to potencjał tego okresu. Emerytura, kiedy żona też miała więcej czasu, też spoglądała na życie z inną perspektywą i postrzegała w tych swoich rozmyślaniach wieczność pięknie. Tak, dlatego że miała czas się do tego przygotować, bo poszła na wcześniejszą emeryturę, kiedy udaliśmy się do Warszawy, a potem po powrocie, szukając jakiejś kontynuacji pracy, właśnie zajęła się wygłaszaniem różnych rozmyślań dla domu opieki, dla mieszkańców w Bielsku. I w ten sposób, mówiąc o starości, sama się przygotowywała na tą starość. Na ten etap życia. Życia, tak. Lektura wybranych rozmyślań zatrzymuje, wywołuje emocje, skłania do refleksji i odpowiedzi na pytania, które niesie Boże Słowo, a nad którym pochylała się do tych właśnie rozmyślań. Ja sama osobiście odebrałam tą książkę bardzo ciepło, bo dane mi było poznać żonę. Te jej krótkie formy są bardzo mi bliskie i wywołują naprawdę szereg emocji. Myślę, że dla wielu ta książka może być pomocą w przygotowaniu się do starości, ale również takiej refleksji, czym jest upływający czas. Czy ma biskup swoje ulubione tam rozważanie? No, jest ich bardzo dużo. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, które, ale myślę, że najważniejsze jest to, że żona spoglądała na tą starość pogodnie. Mimo, że miała różne dolegliwości i myślę, że każdy z nas, myśląc o swojej przyszłości, musi, jeśli może, to tak, można tak powiedzieć, zaplanować tą swoją
starość. Oczywiście każdy ma inną, każdy ma inne przeżycia, inne cierpienia, inaczej odchodzi, ale trzeba się pozytywnie do tego przygotować już wcześniej, a nie w ostatniej chwili. To jest bardzo ważne spostrzeżenie. A drugie, no, mamy obietnicę, aż do starości was będę prowadzić, będę wam błogosławił, i to jest, jeśli człowiek jest wierzący, to do tej starości inaczej też podchodzi. Nabiera to innej perspektywy. Innej perspektywy spojrzenia. I poza tym człowiek, no, widząc to, że czując, że się starzeje, akceptuje to, bo to jest w planie Bożym. Zaplanowane. Zaplanowane, i można tylko się do starości uśmiechnąć i czekać na to najważniejsze i najpiękniejsze, co jest, to jest być w domu Ojca potem. Czyli co pozostaje? Nadzieja. Nadzieja. Nadzieja na spotkanie z Chrystusem. Tak. I pozostaje również dla Państwa ta książka w formie tych rozmyślań, Piękna Starość. To książka, którą dzisiaj chcemy jako wydawnictwo Warto i księgarnia polecić Państwu. Zapraszam na stronę www.warto.com.pl. Tam będzie ona do zamówienia, do kupienia. Cotygodniowym rozważaniom pastorowej Anieli Szarek towarzyszyła pieśń ze śpiewnika. Dlatego dzisiaj księgarnia ma dla Państwa okładki na śpiewnik ewangelicki, wykonane z różnych materiałów, które mogą sprawić, że Twój śpiewnik będzie zachęcał Cię do tego, abyś go otworzył i zaśpiewał z niego pieśń, albo zabrał go na niedzielne nabożeństwo do kościoła. Zapraszam, www.warto.com.pl, zakładka Handmade.